zjawiska. Dzisiaj nagram tutaj, jakie terrarium ma być dla Agamy Brodatej. Rodzaj jej to jest Ertna, Lirestek. To tak, ja mam podłoże pół na pół. To tak, musi być żarówka grzewcza. Ja mam taką. I UVB. Grzewcza lampa, to chyba każdy wie, że ona grzeje. Jak dotkniesz tak, to się poparzysz masakrycznie. A tam jest takie jakby słońce. Spokojnie w lato można ją wyciągnąć, jak będzie ciepło na dwór. Ale w zimę nie. Ta żarówka kosztuje 75 zł, a ta 40. Ja mam podłoże papierowe, takie zwykłe ręczniki papierowe, jak każde. To chyba każdy wie, co to ręcznik papierowy. No to ma tutaj to swoje, te ręczniki papierowe, bo ona najchętniej tutaj łapie świerszcze, mączniki, no i bazylię. I śpi albo chowa się pod ten ręcznik, tak tam. Albo w tamten róg. A jeszcze ma tutaj takiego, jakby taki korzeń. I on jest tutaj, gdzie ona jest akurat. No. Ona też się pod tego korzenia chowa. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tu jest taka wysuszona jakby kukurydza. Ona kosztuje 50 zł. No tak w waranie. Co jeszcze o tym mogę powiedzieć? To jest bardzo dobre, bo jak ona to nawet jakby tutaj jadła, to jakby zjadła świerszcze i by tam to strzeliła tym swoim językiem i zjadła, to jakby się zrobiła, jakby zrobiła kupę, to by już jej się nic nie stało, ale z innymi podłożami może być gorzej. Ale można robić tak, jak ja mam tutaj. Oczywiście miseczka na wodę. Ona tam właśnie wpadła jej te tutaj to. Później wam zrobię filmik taki, jeszcze jeden, będą już trzy odcinki. Ten jest na wodę, będę dzisiaj wymieniał nawet za chwilę, jak się skończy filmik. I tutaj jest miseczka na jedzenie. Czekajcie, ludziska. Tu jest ich jedzenie, mączników, czyli na przykład jabłko. Tu są te mączniki. Mija. O, telefon leci. Będę robił drugą ręką. Dobra. No w ogóle też nie chcę jeść mączniaków. I ma takie specjalne witaminy. To są witaminy D3. Można je chyba kupić w każdym sklepie zoologicznym, albo no w zoologicznym nie wiem, ale w egzotycznym w każdym. Jak chce się robić takie różne dania, ja na przykład robię sushi, tak ja to nazywam, jak to się nazywało, świerszczy. To wrzucam o tutaj, gdzie jest właśnie te witaminki D3 i wrzucam, jak chcecie, nie.
Nie będę pokazywał, bo nie mam, ale mogę to pokazać z mocznikami, no to one mają tutaj to. To robisz, że... Sorry, że zmieniam, ale mieszasz to. Później wyrzucasz to. Tam. Nie wiem, jak chcecie, mogę ją przenieść. Jeszcze działa ręcznik. Sama idzie. Chcecie, możecie ją pooglądać. Dobra, to pa, ludziska. To chyba wszystko powiedziałem. A, jeszcze koło tej lampy grzewczej najlepiej, żeby, no, trzeba mieć termometr, żeby patrzeć, jaka tam jest temperatura. No dobra. A, i jeszcze ona teraz ma wylinkę i tak dziwnie jest. Dobra, pa.